Bibi podnosi na duchu ciotkę Laurę. Któregoś popołudnia Pipi chodziła po ogrodzie, czekając na Tomiego i Anikę. Ale nie przyszedł żaden Tomi ani żadna Anika. Więc Pipi postanowiła zobaczyć, gdzie się podziewają. Znalazła ich w altanie, w ich własnym ogrodzie. Nie byli jednak sami. Była tam ich mama, pani Settergren, a także bardzo sympatyczna starsza ciocia, która przyszła w odwiedziny. Siedziały przy kawie. Dzieci piły sok. Tomi i Anika wybiegli do Pipi. Jest ciocia Laura, powiedział Tomi. Dlatego nie przyszliśmy do ciebie. Sympatycznie wygląda, stwierdziła Pipi, zerkając przez listowie. Muszę z nią porozmawiać. Bardzo lubię stare, miłe ciotki. Anika wydawała się trochę zaniepokojona. Może byłoby lepiej, żebyś za dużo nie mówiła, powiedziała. Przypomniała sobie bowiem, jak to kiedyś Pipi na jednym podwieczorku tak strasznie dużo mówiła, że mama Aniki była bardzo z tego powodu niezadowolona. Anika nie chciała, by ktokolwiek był niezadowolony z Pipi, którą ona tak bardzo lubiła. — Mam z nią nie mówić? — spytała Pipi urażona. — A właśnie, że będę, wyobraź sobie. Trzeba być uprzejmym, jak ludzie przychodzą w odwiedziny. Gdybym tylko siedziała i w ogóle nic się nie odzywała, ciocia mogłaby pomyśleć, że mam coś przeciwko niej. — Dobrze, ale czy na pewno wiesz, jak rozmawia się z ciociami? — Anika nie dawała za wygraną. — Podnosi się je na duchu, po prostu — powiedziała Pipi z naciskiem. — I właśnie zamierzam to zrobić. Weszła do altany. Najpierw dygnęła przed panią Settergren. Potem popatrzyła na starszą panią, podnosząc brwi. — Ach, spójrzcie no na ciocię Laurę — powiedziała. — Ładniejsza niż kiedykolwiek. — Mogę dostać trochę soku? Żeby mi nie zaschło?